I bardzo mi miło, bo witam po raz pierwszy w Ekspresie Biedrzyckiej pana premiera Marka Belkę, eurodeputowany Lewicy, były szef NBP, były premier właśnie. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie premierze, utrata pieniędzy z budżetu unijnego, weto Polski i Węgier wobec budżetu unijnego, tak realnie, co oznacza dla nas, zwykłych obywateli? Ja może zacznę od komentarza tego stwierdzenia, tej wypowiedzi pana premiera Morawieckiego. No bardzo proszę. Trzymam kciuki, żeby tak było, jak zapowiada Mateusz Morawiecki. Chciałbym tylko zauważyć, że jakoś nie mógł wydusić z siebie, że to, iż mamy szansę na szybką szczepionkę, to jest zasługa Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, która to ona, a nie my, podpisała umowy z producentami szczepionek i która nam sfinansuje szczepienia. To warto powiedzieć także w kontekście tego zamieszania wokół budżetu. No właśnie, panie premierze, bo wydaje się, przepraszam, wejdę jeszcze słowo a propos tych szczepionek, bo to rzeczywiście ważne spostrzeżenie z pana strony. Pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, że premier Mateusz Morawiecki, że przedstawiciele obecnego rządu no tak trochę próbują sobie tę Unię ulepić z plasteliny. To znaczy ona jest dobra wtedy, kiedy przynosi nam realną korzyść, ale kiedy my musimy dać coś od siebie, czyli na przykład przestrzeganie wartości unijnych, no to wtedy Unia już jest niedobra. Tylko czy da się tak stać w rozkroku, panie premierze? Czy to... Zajedziemy na tym daleko. Wydawało się dotychczas, że to się daje, ale przyszły czasy, że tak powiem, próby i to jest właśnie czas próby, gdzie poszczególne kraje Unii Europejskiej mają dosyć takiego zachowania, mają dosyć kpin z podstawowych wartości unijnych i w związku z tym ten mechanizm powiązania funduszy z praworządnością powstał i bardzo trudno go będzie, że tak powiem, wzruszyć. Oczywiście pan premier Morawiecki mówi, poradzimy sobie, no tylko że zamiast dekady złotej będzie to dekada zardzewiała, a rdzewiejemy dlatego, że mamy bardzo poważny problem demograficzny i bez silnego wsparcia inwestycyjnego będziemy wchodzić powoli w stagnację gospodarczą. A przecież mamy taką wielką ambicję, dogonić Niemcy. Kiedy? No na pewno nie dogonimy poza Unią Europejską i poza jej strukturą finansową. A czy pana zdaniem weto Polski wobec unijnego budżetu de facto postawi nas poza Unią Europejską? No w dużej mierze tak, chociaż dopóki jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw wspólnego rynku. To jest wbrew temu, co ludzie sądzą, najważniejszą ekonomiczną korzyścią z bycia członkiem Unii Europejskiej jest być członkiem wspólnego rynku, wspólnej przestrzeni gospodarczej. Jesteśmy wielkim eksporterem i według analiz ekonomistów, to eksport, nie konsumpcja, jest podstawowym jakby motorem rozwoju Polski. My mamy wprawdzie bardzo, powiedzmy sobie, zrównoważony bilans handlowy, ale mamy wielki deficyt handlowy z Niemcami, przepraszam, nie z Niemcami, z Chinami, 20 miliardów euro rocznie, z Rosją, no ze względu na eksport, na import ropy i gazu. Natomiast z całą Unią Europejską jesteśmy na olbrzymim plusie. Gdyby się to ucięło, no to jest katastrofa. W pierwszej kolejności dla polskiego rolnictwa, ale dla wielu dziedzin gospodarki. No dobrze, ale kiedy rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni mówią, że kwestie rolnicze to jest zupełnie inna sprawa, która biegnie innym torem niż fundusz odbudowy, no to wiadomo, ale niż budżet unijny, że na innych zasadach te umowy są zawarte i że rolnicy pieniędzy nie stracą. Prawo i Sprawiedliwość źle czyta unijne prawo, czy rzeczywiście rolnicy mogą być spokojni? Do 2022 roku tak. Bo rzeczywiście jest podpisany protokół, umowa, która zapewnia spływ tak zwanych dopłat bezpośrednich do roku 2022. Natomiast także dla rolników najważniejszą korzyścią z członkostwa Unii Europejskiej jest wspólny europejski rynek. My jesteśmy potężnym netto eksporterem żywności, a żywności
eksportujemy do Unii Europejskiej bodajże za 20 kilka miliardów euro rocznie. No gdyby tego zabrakło, no to przecież ceny produktów rolnych, a więc ceny produktów dla rolników, spadłyby na łeb na szyję. Panie premierze, to teraz, jeśli mogę poprosić, już zajmijmy się tym, od czego zaczęliśmy, czyli tym moim pierwszym badaniem dotyczącym konsekwencji ewentualnego weta. Mamy jakieś takie nieoficjalne wyliczenia ze źródeł w Brukseli, które mówią o tym, że z samego Funduszu Odbudowy w ciągu 3 lat stracimy 64 miliardy euro. Czy pana zdaniem... A właściwie jak bardzo, bo czy to na pewno tak, ale jak bardzo Polska w takiej sytuacji cofnie się w rozwoju? Po prostu zaczniemy wpadać w stagnację gospodarczą. Ale w ogóle dyskusja na ten temat jest dla mnie, jakby to powiedzieć, nie do wyobrażenia. Jak można na jednej szali stawiać 60 kilka miliardów euro, a na drugiej pozycję w rządzie pana ministra Ziobry? No bo przecież o to chodzi. No to, przepraszam, on jest tyle wart? No może jest. No nie jest, dla mnie nie jest i myślę, że dla większości Polaków także nie jest. Panie premierze, już tak zupełnie serio, pana zdaniem to nasze weto i weto Węgier jest realne, czy to jest na razie taka no, bardzo agresywna i bardzo konfrontacyjna strategia negocjacyjna? To jest oczywiście weto realne, ale... Myślę, że... Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest inne niż dotychczasowe wszystkie weta w historii Unii Europejskiej? Wtedy chodziło o pieniądze. Dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Bo niby chodzi o praworządność, ale przecież wszyscy jesteśmy za praworządnością. Tak naprawdę chodzi o to, kto jest w rządzie miękkiszą, a kto jest twardziel. To jest dramatyczne, bo o takie bzdury może się rozbić racjonalne negocjowanie. W związku z tym ja uważam, że jest niebezpieczeństwo weta, chociaż także jestem przekonany, że Niemcy, którzy są w tej chwili, znaczy pełnią rolę prezydencji, czyli koordynacji działań Rady Europejskiej, zrobią wszystko, aby umożliwić polskiemu rządowi zaakceptowanie tego pakietu ekonomicznego. 10 grudnia. Znaczy nadzieja w Niemczech. 10 grudnia to jest dzień szczytu, podczas którego będą trwały negocjacje. Przez cały czas Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ma nadzieję, że do tego weta nie dojdzie i że nastąpi refleksja po stronie krajów, które tak bardzo mocno optują za wprowadzeniem tego mechanizmu powiązania praworządności z wypłatą funduszy unijnych. PiS przez cały czas twierdzi, że tak naprawdę nie ma podstaw ani traktatowych, ani prawnych, ani żadnych innych, które pozwalałyby na wprowadzenie takiego mechanizmu i że jest to bardzo ryzykowne wprowadzenie go, ponieważ no na przykład kwestia praworządności jest bardzo nieprecyzyjna i będzie pozwalała na taki polityczny szantaż wewnątrz Unii Europejskiej przez kolejne lata, jeżeli się na to zgodzimy. Czy to jest argument, który do pana poniekąd nie przemawia? Przede wszystkim to jest argument kłamliwy, dlatego że dzisiejsza procedura to nie jest powtórzenie procedury z tak zwanego artykułu 7. Już żeśmy to przerabiali kilka lat temu, tylko to jest zupełnie inny artykuł i chodzi o obronę interesów ekonomicznych Unii Europejskiej. Na czym to polega? Otóż jeżeli Unia Europejska kieruje pieniądze, to chce, aby decyzje dotyczące ich wydatkowania, wszelkiego rodzaju sporów, także dotyczących przetargów, były rozstrzygane przez niezawisłe sądy. Otóż istnieje bardzo duże ryzyko, że decyzje podejmowane przez sądy polskie, zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak i administracyjnych, nie będą niezawisłe. To jest podstawowe, tutaj jest bardzo precyzyjne określenie. Nie chodzi o generalnie rzecz biorąc wartości unijne, chodzi także, ale jest także specyfikacja. Konkretna definicja, niezawisłość sądów. O jakiej niezawisłości sądów możemy mówić, skoro w Ministerstwie Sprawiedliwości odkryto jakiś czas temu tak zwaną farmę troli. Farma troli, czyli fabryka oszczerstw, kierowana przez wiceministra sprawiedliwości, o której to jakoby minister sprawiedliwości nic nie wiedział. No to przecież samo to, ja rozumiem, że prawne konstrukcje mogą być dla przeciętnego człowieka niezrozumiałe, ale
fabrykowanie oszczerstw, żeby przygotować grunt pod atak na sędziów, to jest przecież wystarczający powód, żeby właściwie rozgonić to całe towarzystwo. No ale obywatele towarzystwa, jak pan to nazwał, nie rozganiają. Drugi raz z rzędu Prawo i Sprawiedliwość dostało mandat społeczny. Prezydent Andrzej Duda wygrał wybory. Czy to jest tak, że Polacy nie rozumieją zagrożenia związanego z tym, co by się wydarzyło, gdybyśmy trafili rzeczywiście tak poza margines Unii Europejskiej? O co pana zdaniem chodzi? A może dla Polaków jednak ważniejsze niż Unia Europejska i bytność w Unii Europejskiej, w ich głowach ważniejszy jest właśnie program socjalny, to, że po raz pierwszy ktoś się pochylił nad wykluczonymi w Polsce, że to nie jest ciepła woda w kranie, że to nie jest polityka ciepłej wody w kranie, no tylko Prawo i Sprawiedliwość bardzo sprytnie pochyliło się nad tymi, którzy potrzebowali, żeby się nad nimi pochylić po prostu. Ja bym tak z pogardą o tej ciepłej wodzie z kranu czy w kranie nie mówił, dlatego że dopiero jak jej zabrakło, to byśmy za nią zatęsknili. Natomiast oczywiście nigdy nie atakowałem tego programu aktywnej polityki społecznej, który zresztą się dzisiaj w obliczu kryzysu pandemicznego kurczy, czy też kruszy. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, że przecież propaganda płynąca z telewizji publicznej nie pokazuje tych problemów w sposób wiarygodny, tylko przedstawia jednostronny, wyjątkowo jednostronny, albo wręcz kłamliwy obraz sytuacji. Czyli o tej wspomnianej przeze mnie farmie troli telewizja publiczna się w ogóle kiedykolwiek zająknęła? Nie. Tak samo nie mówi o realnych korzyściach i obowiązkach płynących z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Panie premierze, jak pan ocenia teraz sytuację finansową, budżetową Polski? Bo ja przypominam sobie Adama Glapińskiego, obecnego szefa Narodowego Banku Polskiego, który parę dobrych miesięcy temu mówił o tym, że mamy nieprzebrane morze gotówki. Tymczasem to widać jak na dłoni, że bardzo mocno rośnie nam inflacja, że bardzo mocno szczególnie ceny żywności poszły w górę. No i mnóstwo ukrytych podatków od nowego roku nas czeka. Co prawda CIT-u i PIT-u rząd prawdopodobnie nie odważy się podnieść. Niemniej jest mnóstwo tych ukrytych opłat, które sprawiają, że no Polacy coraz więcej do kasy państwa wrzucają. Czy pana zdaniem rzeczywiście sytuacja jest taka, jak mówi premier, że my jesteśmy sobie w stanie poradzić bez tych pieniędzy unijnych, że budżet jest na tyle stabilny i ta sytuacja jest na tyle przewidywalna, że my możemy być spokojni? Pytam teraz pana jako byłego szefa NBP-u. Zaskoczę panią, ale nie będzie z moich ust płynąć fala jakiejś bezkompromisowej, bezwarunkowej krytyki polityki gospodarczej zarówno NBP, jak i rządu. Oczywiście stwierdzenia pana prezesa Grapińskiego o nieprzebranych ilościach gotówki nie mają nic do rzeczy, no bo gotówkę można po prostu wydrukować. I oczywiście dobrze, że ona jest, że w bankomatach jej nie brakuje i że ludzie, którzy chcą wyjąć gotówkę ze swoich lokat, nie mają problemu. Ale to jest sprawa drugorzędna. Inna rzecz jest taka. Rząd słusznie zareagował na pandemię, na lockdown, na tą hibernację gospodarki masową akcją pomocową. I oczywiście musiał to jakoś sfinansować. Nie sfinansował tego w głównej mierze z podatków, no bo jak w okresie kryzysu wprowadzać podatki, to byłoby samobójcze. Dla gospodarki, nie tylko dla polityki. Ale chodzi o to, że wkroczył Narodowy Bank Polski, który sfinansował znaczną część tych wydatków. I to nie jest, w normalnych czasach byśmy rwali sobie włosy z głowy. Inflacja i tak dalej. Ale to nie są normalne czasy. Wszyscy tak robią i tak być powinno. Ja mam tylko zastrzeżenia do tego, że powinna być ta sprawa pokazana uczciwie, przejrzyście wszystkim naokoło. Ile jesteśmy zadłużeni, jak będziemy się musieli z tym uporać, w jakim okresie. To wszystko trzeba po prostu ludziom powiedzieć i nie byłoby takiej krytyki ze strony większości środowiska ekonomicznego, ale ja muszę powiedzieć, że taki krytyczny nie jestem, bo sytuacja jest szczególna i muszą być szczególne działania. Panie premierze, to jest trochę tak jak w pożarze. Przyjeżdża straż pożarna i zaczyna polewać wodą, no i meble się niszczą. No niszczą się. No, ale chodzi o to, żeby
żeby wygasić ogień. Czy ten ogień jest gaszony, już nie mówię tylko o wrzucaniu gotówki pomocowo, jeżeli chodzi o te programy pomocowe, ale mam także na myśli taki ukryty lockdown właściwie, który już w Polsce mamy od wielu, wielu tygodni. Mamy mnóstwo zamkniętych branż, mamy bankructwa, mamy upadające przedsiębiorstwa, upadające działalności gospodarcze, branża fitness, gastronomia, branża eventowa, no tego wszystkiego nie muszę panu mówić, bo pan doskonale wie, to wszystko jest zamknięte, to wszystko tak naprawdę nie funkcjonuje. Pana zdaniem, jak długo polska gospodarka będzie z tego kryzysu wychodziła i kiedy tak naprawdę dowiemy się, jakie spustoszenie gospodarczo spowodował koronawirus? I jak pan ocenia te decyzje rządu właśnie o takim ukrytym, cichym lockdownie i zamykaniu tych wszystkich branż no w sytuacji często zupełnie nielogicznej, no bo kościoły są nadal otwarte, a na przykład branża fitness, która ogromne wkłady dawała na to, żeby zachować taki reżim sanitarny, jest zamknięta. Wielu to się wydaje po prostu nie mające żadnego związku przyczynowo-skutkowego i po prostu nielogiczne. Jest oczywiście w działaniach rządu wiele chaosu, wiele niekonsekwencji. Taką, można powiedzieć, no, najbardziej spektakularną rzeczą był ten słynny telefon prezydenta Dudy w sprawie stoków. Szkoda, że nie zadzwonił także w sprawie fitness klubów. No, ja rozumiem, że w pałacu są urządzenia, żeby ćwiczyć. Przynajmniej kiedyś tak było. Natomiast chodzi o to po prostu, żeby te kolejne tarcze w tej chwili skierować bardzo precyzyjnie tylko do tych, przede wszystkim do tych gałęzi, które są najbardziej dotknięte. To jest oczywiste i myślę, że rząd się uczy w tym sensie, że zaczyna rozmawiać z tymi branżami. Natomiast czego brakuje w rządzie i tego się nie zmieni, to jest katastrofalnie niski poziom kadr. No ta rewolucja kadrowa, którą PiS rozpoczął, ona w tej chwili, można powiedzieć, wybija szambel, no, szambo wybija. No. Jak są ludzie, którzy nie są jakby ogarnięci, mówiąc dzisiejszym slangiem młodzieżowym, no to potem te działania są właśnie nieprzejrzyste, chaotyczne, no i pogłębiają oczywiście trudności poszczególnych branż. Ja pamiętam w marcu, kwietniu wielu ekonomistów, specjalistów prognozowało, że będziemy mieli do czynienia no, co najmniej przez rok, jeżeli nie przez 2 lata, z gigantycznym kryzysem gospodarczym, nieporównywalnie większym niż ten z 2008 roku i nawet ten z lat 20. wieku poprzedniego. To były zbyt katastrofalne wizje pana zdaniem? Świat sobie poradził lepiej niż się wszyscy spodziewaliśmy, czy najgorsze dopiero przed nami? Ekonomicznie. Cóż, myślę, że świat sobie mimo wszystko poradził lepiej niż w latach 20. z Wielką Depresją. Mm-hmm. Wiemy już, że są sytuacje, w których nie należy ściubić pieniędzy z budżetu, że należy uruchomić prasy drukarskie z drukowaniem pieniędzy, nawet jeżeli są olbrzymie, potencjalne, przyszłe, negatywne konsekwencje tego. No i wreszcie jest nauka, jest perspektywa, właściwie ona już się zaczyna materializować, szczepionek. W Wielkiej Brytanii już zaczęli, my niedługo zaczniemy. I jeżeli pani pyta, kiedy sytuacja się unormuje, kiedy się zaczniemy szczepić i kiedy odpowiednia ilość ludzi się zaszczepi, wtedy po pierwsze zarażalność będzie mniejsza, zachorowalność także, ale przede wszystkim zmieni się sentyment, zmieni się nastrój wśród ludzi. Nastrój paniki zniknie albo zostanie, że tak powiem, zmniejszony. To jest najważniejsze. Gospodarka boi się przede wszystkim niepewności, paniki, obaw. Mhm. No dobrze, ale ci, którzy już stracili swój dorobek życia, to nie są 1, 2 czy 10 osób, ale setki osób, jeżeli nie tysiące w Polsce, no to tak szybko ran nie wyliżą. To nie będzie tak, że przyjdzie szczepionka i oni nagle odzyskają swój interes życia, który stracili podczas pandemii. Więc zastanawiam się nad tym, jak długo i w jakiej perspektywie polska gospodarka będzie się odbudowywać. Myślę, że będzie się odbudowywać. Po pierwsze, zakładamy, że tę pandemię opanujemy i że nie przyjdzie skądś znów jakaś nowa. Mm-hmm. Ale jeżeli tak będzie, to będziemy musieli
jako gospodarka wejdziemy w pierwszej, czy powiedzmy sobie w połowie 2021 roku. Natomiast te branże, które pani ma na myśli, trzeba będzie je wspomóc bardziej intensywnie. To nie tylko fitness kluby, to nie tylko ten tak zwany entertainment industry, mm-hmm. czy eventowe przemysły, ale także turystyka. To przecież jest potężna działalność gospodarcza. Hotele, restauracje. No tutaj musimy kierować po prostu, kierować środki pomocowe, wiedząc, że kryzys w tych dziedzinach nie jest dobrze wychwytywany przez dane statystyczne, no bo stopa bezrobocia właściwie nam niewiele wzrosła. Tylko że wiele osób, które były zatrudniane, czy też zatrudnione jako samozatrudnione w tych właśnie dziedzinach, o których żeśmy przed chwileczką mówili, one się nie łapią, że tak powiem, w tych statystykach. Więc prawdopodobnie, nawet na pewno, sytuacja gospodarcza jest poważniejsza niż wskazują na to statystyki, choć te na tle innych krajów europejskich wyglądają przyzwoicie. No dobrze, panie premierze, mówi pan, trzeba będzie wspomóc tę branżę, ale to ja odpowiem panu, no przecież żadne źródełko nie jest niewyczerpane, no w końcu te pieniądze rządowi się skończą, czy nie? No bo dodrugowywanie gotówki no też chyba nie jest rozwiązaniem, bo z kolei będziemy mieli takie ceny, że nas to wszystko zabije po prostu. Tak, tylko że jeżeli, ja powtórzyłem, jeżeli jest pożar, to się leje wodę i nie dba się w pierwszej kolejności o to, czy meble zostaną uszkodzone. To meble to jest inflacja. Bo ta inflacja na dzisiaj w Polsce jest, tak, najwyższa w Europie, ale w dalszym ciągu to są 3%, przynajmniej średnia statystyczna, a nie 30%, które pamiętamy z lat, powiedzmy sobie, 89-90. Cały świat dzisiaj przeżywa raczej okres deflacji. My musimy się bać inflacji, ale musimy mieć świadomość, że to jest kwestia kilku lat raczej niż kilku miesięcy. Mm-hmm. Poza tym, panie redaktor, koszt uratowania tych przemysłów, nazwijmy to eventowych, czy entertainment industry, tak, czyli rozrywkowych, gastronomia, hotele, on jest relatywnie mniejszy i na to Polskę stać powinno być. Jeszcze jedna sprawa, panie premierze. Wiemy, że przed nami bardzo ważne dni dotyczące finansowej przyszłości Polski. Oczywiście mam na myśli unijny budżet. Znamy tę sferę deklaracji oficjalnych, ale pan dużo jest w Brukseli, jak rozumiem, rozmawia nie tylko z europosłami z Polski, ale także z innych krajów. Co europosłowie z innych państw Unii, szczególnie z tej 25, która nie widzi problemu mechanizmu powiązania praworządności z wypłatami, mówią na temat postawy Polski i Węgier? W ogóle są jakieś komentarze dotyczące tego, jak my się jako Polska widzimy w przyszłości w Unii Europejskiej, czy rzeczywiście, tak jak twierdzą europosłowie Koalicji Obywatelskiej, widać bardzo dużą irytację i że Polska już tą swoją arogancją i ignorancją, tu cytat, przelała czarę goryczy w Unii Europejskiej, wszyscy mają nas dość. Jak to wygląda z pana perspektywy, kiedy pan prowadzi nieoficjalne rozmowy z pozostałymi politykami Parlamentu Europejskiego? No, przede wszystkim ja w tej chwili funkcjonuję z domu, chociaż w przyszłym tygodniu zamierzam się udać do Brukseli. Mm-hmm. Więc my rozmawiamy w różnych forach. Przede wszystkim w moim środowisku, czyli w środowisku socjaldemokratów, a także w komisjach, gdzie jestem członkiem. Tam mamy do czynienia z posłami ze wszystkich partii, ze wszystkich frakcji politycznych. Otóż wśród socjaldemokratów właściwie nie ma o czym dyskutować. Wszystko jest jasne. Oni doskonale rozumieją, co się w Polsce dzieje. Współczują nam. To nie jest tak, że oni chcą Polskę wyrzucić. Oni nam współczują i twardo obstają za stanowiskiem parlamentu, który mówi, że trzeba skończyć z pobłażaniem niektórych krajów w sprawach podstawowych wartości unijnych. W sprawach Węgier to jest właściwie, co tu dużo mówić, szalejąca korupcja. Można powiedzieć, zorganizowana przez Orbana korupcja. W Polsce na szczęście takich zarzutów nie słyszę, natomiast słyszymy
oczywiście przede wszystkim oburzenie z, no, z niezawisłych sądów, ale także z przejawów nietolerancji. Właśnie może warto byłoby powiedzieć, Unia Europejska nie ma nic do tego, czy w Polsce będzie zakaz aborcji, czy liberalna aborcja. Malta ma bardziej jeszcze restrykcyjne prawo antyaborcyjne niż Polska. I nikomu to nie przeszkadza w Unii Europejskiej. Mhm. Nic nie ma do tego, żeby Polska mogła, czy miała wprowadzać małżeństwa jednopłciowe. To jest sprawa wewnętrzna. Natomiast nie jest sprawą wewnętrzną zachowania nietolerancyjne, czyli te niesławnej pamięci strefy wolne LGBT. To nie jest żaden wymysł. To jest kilkadziesiąt samorządów, które postanowiły już zademonstrować, że są ludzie lepsi i gorsi. I to oczywiście już uderza w podstawy, że tak powiem, wartości Unii Europejskiej, bo jedną z tych wartości jest tolerancja. O tym się mówi. Mhm. Panie premierze, jeżeli już przeszliśmy do tych spraw takich społeczno-obywatelskich bardziej, kiedy patrzy pan na polskie ulice od wielu tygodni, choć teraz sprawa trochę już przycichła, ale kiedy patrzył pan na te setki tysięcy ludzi, które się wylały na ulicę w proteście przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a później właściwie chyba w proteście przeciw polityce rządu Zjednoczonej Prawicy, to sądził pan, że to jest prawdziwa obywatelska, pierwsza od dawna, od 1989 roku, no taka społeczna rewolucja, czy to jest tylko taki zryw, o którym wszyscy za chwilę zapomną, no bo nie ma wystarczającego motoru i wystarczającej struktury organizacyjnej, żeby to mogło przetrwać dłużej. Ja rozumiem, że organizatorzy tych demonstracji bardzo wystrzegali się bezpośrednich związków i bezpośrednich, no jakby to powiedzieć, uczestnictwa partii politycznych. Mhm. I to bardzo mądre. Ja uważam, że tym samym szczególnie młodym ludziom, którzy, no można powiedzieć, przeżyli swoją, tak jak moje pokolenie przeżyło Solidarność w latach 80., to oni przeżywają w tej chwili swoją Solidarność, swoją rewolucję, swój dzwonek alarmowy. To młode pokolenie zwykle oskarżaliśmy, no niesłusznie po części, a no może słusznie, że oni się polityką nie interesują, bo przecież oni nic nie mogą. Dzisiaj zobaczyli, że jak się polityką nie interesują, to się polityka nimi zainteresuje. No i właśnie się zainteresowała. I zareagowali. Myślę, że im to w głowach zostanie. Myślę, że w głowach im zostanie i to nie tylko w Warszawie, ale także w Czamotułach, w Krapkowicach czy w innych miejscowościach mniejszych. To jest najbardziej cenny dorobek tego zrywu. Czyli wreszcie rodzi się być może u tych młodszych ludzi społeczeństwo obywatelskie. Nic dodać, nic ująć. Panie premierze, jeszcze chciałam pana zapytać o te interwencje policyjne, z którymi mamy do czynienia, z taką eskalacją emocji, z zaostrzeniem tych działań. Kiedy ja rozmawiam z przedstawicielami policji, oni przekonują, że nie dostają żadnych rozkazów z góry, że to jest kwestia komendanta głównego, ale ja pytam pana też jako byłego premiera. No doskonale wiemy, jak wygląda struktura. Wiemy, że policja podlega MSW, czy MSWiA, w zależności od rządu. Ten z kolei podlega premierowi. Czy pana zdaniem to, co się dzieje na ulicach, oczywiście mam na myśli interwencje policyjne, to rzeczywiście mogła być li tylko no, taka inicjatywa komendanta głównego i dowodzących tymi akcjami, czy jednak tutaj palce musiał maczać wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński albo Mariusz Kamiński jako szef MSWiA? Tak z doświadczenia i z praktyki, na logikę. Nie wiem. I tego nie sposób się dowiedzieć bez porządnego śledztwa. Natomiast polityczną odpowiedzialność ponosi oczywiście wicepremier do spraw bezpieczeństwa, czyli Jarosław Kaczyński, no i w ostateczności premier rządu. Mhm. Tutaj no nie ma co, jakby to powiedzieć, filozofować. No. Mhm. Natomiast oczywiście trudno powiedzieć, kto tam wydał komendę odpowiednią, rozkaz i czy nie jest to także odzwierciedleniem pewnej takich nastrojów, które się tworzy w środowisku policyjnym. Ja wiem jedno, że wielu policjantom jest wstyd po prostu, bo myśmy się dorobili przez te 30 lat policji państwowej.
No i upiory PRL-u, żeśmy myśleliśmy, pozostawione zostały z tyłu, poza nami. Mhm. A one wracają w tej chwili. Wracają, no tak, to prawda. Panie premierze, na sam koniec, bo obiecałam widzom, że pana o to zapytam, proszę wybaczyć, ale muszę, dlatego że to jest sprawa, która od kilku dni budzi ogromne emocje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Oczywiście mam na myśli słynne seksualne orgie organizowane w Brukseli już, podczas których nakryto między innymi jednego z najbliższych współpracowników Viktora Orbana. Pojawiają się jakieś nieoficjalne informacje, że pojawiali się tam także polscy europosłowie. Czy pan w ogóle słyszał coś o tego typu imprezach albo o tym, że ktokolwiek z europosłów w Polsce rzeczywiście mógł w nich uczestniczyć? Jak pana zdaniem cała ta obyczajowa aferka, no bo aferą ją nie nazwę, może się odbić w ogóle na politykach już wewnętrznych krajów Unii Europejskiej? No właśnie. Nie słyszałem nigdy o takich rzeczach w Brukseli. Natomiast najciekawszą informacją z tym związaną jest to, że ten 29-letni doktor ekonomii, chciałem podkreślić, to jest, przynajmniej takie były pierwsze enuncjacje, a potem się okazało, że to jest jakiś oszust rodem z Wadowic. No, można powiedzieć, z Wadowic płyną różnego rodzaju, że tak powiem, sygnały dla świata. Z drugiej strony można powiedzieć, skoro to jest polski oszust, no to można powiedzieć, Polak potrafi. Zdaje się, że powiedział w którejś gazecie, że uczestniczyli tam polscy politycy, ale nie polscy europosłowie, że to ludzie pełniący obowiązki w Warszawie, w rządzie i w parlamencie. Tak przynajmniej wyczytałem, ale dali Bóg, jestem daleki od tych. I tym kończymy, tu stawiamy kropkę. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia, dużo siły życzę i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy ponownie. Marek Belka, były premier, były szef NBP-u i były, a nie, obecny, przepraszam, eurodeputowany. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, panie premierze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia.